Czego pan szuka, młody człowieku, słowem troski? A słowem dydaktyki? No widzę, że tutaj w pana tekście pojawia się Wrocław. No, Wrocław, miasto stu mostów i Wrocław w takiej frazie, tak jak UFO przez Wroclowe. No nadaje pan tutaj Wrocławiowi no takie brzmienie trochę obce, no bo my wiemy, że przywilejem wielkich, starych miast jest to, że one w różnych językach mają różne brzmienia. Ale jak pan myśli, od czego Wrocław pochodzi? Co to jest za nazwa? Jakie jest jej pochodzenie? Bardzo jest archaiczne, wie pan, to pochodzenie. To był na pewno pierwotny Wrocisław. A jeszcze wcześniej to musiał być Worcisław, bo czasownik wrócić miał tę pierwotną postać Wortiti, worcić, prawda? Więc to był na pewno Wortisław, a później Worcisław. I w języku polskim z tego Worcisława zrobił się Wrocisław, w skrócie Wrocław, a w języku czeskim Wratysław. A to możemy powiedzieć, że Wrocław jest to nazwa miejscowa od imienia osobowego pochodząca, od Wrocisława Wrocława, który miał wrócić sławę albo miał wrócić sławny. Ja bym chciał, żeby pana przybycie z nowym wiekiem też przysporzyło dobrej sławy. I niech duch legendarnego Wrocisława, bo oczywiście nikt nie wie, kim on był, niech on pana poczynaniom artystycznym patronuje.